Cześć kochani, rozpoczynamy 13 dzień projektu Halloween. A projekt Halloween polega na tym, że przez cały październik, aż do Halloween, pokazuje Wam jedną swoją charakteryzację, stworzoną specjalnie na tę okazję. 13 dniem projektu rozpoczynamy nowy temat przewodni, którym są mityczne istoty. A postać, którą dzisiaj dla Was stworzyłam, to obecna w wielu mitologiach wyrocznia, widząca więcej niż inni. A skoro już jesteśmy przy bardzo poważnych tematach, to muszę Wam przypomnieć, że jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi charakteryzacjami i wszystkim, co robię, to najlepszym sposobem na to jest subskrybować ten kanał. Śmiało. Śmiało. A tak w ogóle to wielkie dzięki, że towarzyszycie mi w tym szaleństwie. Już powoli docieramy do półmetka. Bądźcie ze mną. A teraz malujemy. No to dzisiaj odsapniemy trochę od wyrazistych komiksowych wzorów. Dzisiejszy wzór będzie zdecydowanie bardziej makijażowy. Natomiast głównym elementem będzie namalowane oko. Całą twarz pokrywam podkładem w sztyfcie z Kryolana. Twarz konturuję za pomocą grafitowego cienia, co nada twarzy takiego trochę smutnego i niezdrowego wyglądu, czego zazwyczaj chcemy uniknąć, ale tym razem właśnie o to chodzi. Następnie dodaję sporo czerwonego cienia. Nakładam go nie tylko w standardowe miejsce, ale też wychodzę z nim trochę dalej. Teraz biorę kółeczko do sińców z Mayrona od makeup.pl i podkreślam nim szyję. Ma bardzo ładny kolor i świetnie pasuje do tego makijażu. Biorę taką jasno-różową konturówkę i rysuję nią podstawowy kształt trzeciego oka. Następnie krok po kroku buduję jakby to oko na moim czole. Jest tutaj całkiem sporo etapów, a zaczynam od namalowania białej bazy farbą wodną. Następnie wszystkie kontury buduję zaczynając od jaśniejszego odcienia brązu, przechodząc do odcieni coraz ciemniejszych. Tęczówkę zaznaczam turkusowym, lekko metalizującym cieniem. Następnie ciemnym grafitem podkreślam ten krąg okalający tęczówkę. Teraz muszę jeszcze nabudować szczegóły, które tworzą tę trójwymiarowość oka na moim czole. Czarną wodną farbą zaznaczam źrenice i podkreślam wszystkie te najciemniejsze elementy. Tłustą białą farbką delikatnie rozświetlam tę namalowaną powiekę, a wodną farbką białą dodaję wyraźne światła na tęczówce i źrenicy. Rzęsy w trzecim oku zostawiam na sam koniec, bo na tym etapie nie zdecydowałam jeszcze do końca, jak pomaluję moje prawdziwe oczy. A zaczynam od mocno napigmentowanego czerwonego cienia z NYXa, który nakładam na oko bardzo nietypowo, tak, żeby wydawało się ono bardzo smutne, trochę jak to robiono w latach 20. Podkreśliłam nim również usta i na oko nałożyłam jeszcze czarny cień. Następnie miedzianym cieniem maluję coś w rodzaju wyblakłych, roztartych łez i podkreślam nim też łuk Kupidyna. Oczy podkreślam jeszcze dosyć mocno czarnym eyelinerem, który będzie fajnie kontrastował z białymi soczewkami. Podkreślam również trzecie oko, żeby pasowało do tych dwóch pozostałych i maluję rzęsy. Twarz już gotowa. Przejdę do dekoltu. Na dekolcie zdecydowałam się namalować coś w rodzaju takiej prostej mandali. Użyłam do tego czerwonej farby z Diamond Effects, następnie cieniowałam ten wzór jeszcze kolorem czerwonym i dodałam cieni za pomocą czarnego cienia do powiek. W całości dopełnią jeszcze białe soczewki widescreen od eye2eye.pl i rozczochrane włosy. To, czego nie umieściłam już w tutorialu, ale jest bardzo łatwe do odtworzenia, to krwawe łzy, do których użyłam po prostu czerwonej farby, bo nie chciałam takiego przesadzonego efektu gore, i przybrudzona, poszarpana gaza, która posłużyła mi za bandaż na oczy.
Mam nadzieję, że spodobała Wam się moja dzisiejsza praca i oczywiście zapraszam na jutro. I'm exactly what I wanted to be. Whoa, whoa.